Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Mafii 2. Ostatnio, moi drodzy, zabiliśmy Dereka oraz Steve'a, którzy, no... A, czekajcie, to auto jest poszukiwane, to sobie podarujemy. No właśnie, dzisiaj będziemy zarabiać, będziemy rabować sklepy, używając tego. I będziemy jeszcze, oczywiście, zawozić auta. Mam nadzieję, że jakieś ładne do... Bruskiego, czy jak mu tam było? Do tego gościa. O, jakie zapięcie tu jest. To będzie dużo warte auto, naprawdę. Trzeba będzie je zawieźć do naszego pana od złomowiska. Zezłomujemy sobie parę aut. Mam nadzieję, że 27 tysięcy w tym odcinku uda nam się zdobyć. No ale to się wszystko jeszcze okaże. Ogromne zabezpieczenie tego auta. On może być dużo warte. O, jak chwycił skrzynkę. No brawo. Okej, wiecie co, pierwsze muszę usunąć sobie znacznik wanted, dlatego pojedziemy do sklepu z ubraniami, przebierzemy się, a następnie go... Fuck. A następnie go obrabujemy. No to co wy na to, ja jestem bardzo chętny i zainteresowany tym. Mam nadzieję, że wy też i razem będzie nam się świetnie obrabiało wszystko. Czekajcie, zaparkujemy sobie pierwszy. Tutaj, żeby od razu móc wylecieć potem. Nie wiem, czy można kraść ubrania, dlatego nie będę tutaj szarżował. Otworzę sklep. Proszę pani, przejrzyj ofertę. Skórzana marynarka i płaszcz. Proszę. Kupiliśmy ubranie. No i teraz możemy zaczynać, czekajcie. Nie wiem, jak to do końca działa, tak naprawdę. Fuck! Nie wiedziałem, co się tu robi! Serio, kto mnie tam strzelał? Fuck! Dobra, nie wiedziałem, jak to się dokładnie do końca robi. To on był jakimś bossem, czy co? Dobra, pierwsza próba nieudana, dość śmieszne to było. Nie wiedziałem, myślałem, że wystarczy wycelować, ona będzie nam dawała kasy. Czekajcie, trzeba się gdzieś... Fuck, trzeba się schować. A policjo... Wow, to było dobre, ale okej. Cześć, policjo. Wcale to jest, no, normalne. Okej, jeszcze raz trzeba spróbować, bo... Sokół maltański to u nas tutaj, wągel odzieżowy. Idziemy tutaj. Może tutaj nam jakoś lepiej pójdzie, ale... Myślałem, że wystarczy... Kurczę, co wystarczy zrobić? Może muszę zabić tą babkę? No bo co? Nie mam pojęcia, naprawdę. O, słuchałem radio, ale nic ciekawego nie mówię. Myślałem, że jakiś napad na sklep z odzieżą, ale nie. Dobra, tutaj. Tam to było, prawda? To był ten elegancki sklep. Czekajcie. Jeżeli to nam nie wyjdzie, jeżeli nie zorientuje się, jak to do końca robić, po pierwsze to jedziemy robić, oddawać samochód do bus. Aha, no tak, myślałem, że mi się otworzą, czyli nie te czasy. Kto tu może mieć spluwkę? On. No, zdecydowanie on. Dawaj kasę. Wow, dobra, udało się. Gdzie jest ten gościu? Tam jest. Na stronie interesu. Ty się odsuń! Pięknie. Wiemy. Kurczę, całkiem się udało nawet. Już wiem, jak to robić. Po prostu trzeba podejść do kasy i zabrać pieniądze. Przepięknie. Ej, to było teraz mistrzowskie. Mistrzostwo, dobra. Kolejny sklep, gdzie? Proszę. Tutaj. Tutaj pojedziemy. Sobie nawrócimy i potem pojedziemy prosto. Obrabujemy tu, potem tutaj. Potem tu i do Bruskiego, okej. Nic już nas nie goni, także możemy wracać. No i ile? 300? Nie było to dużo, no ale chyba więcej warte są auta. Nie wiem, co byśmy mieli jeszcze zrobić. Żeby, może w pewnym momencie, nie wiem, włączy nam się, że jak zarobimy na przykład 5000, to włączy nam się
Joe, który do nas, nie wiem, chociaż nie ma telefonów komórkowych, no tak, nie wiem. Mamy niby tylko jeden dzień na zrobienie tego, prawda? Mało. Tego gościa ładnego heada dostał. A tam chyba ich było dwóch, a w tych mniejszych sklepach będzie tylko jeden. Czekajcie. Dobra, tutaj. Zobaczmy. Gdzie jest ten gościu, który by strzelał? Hello, sir. Good to see you this afternoon. Please, sir. I already have a boyfriend. Co? Please, sir. I'd take that gun outside if I were you. To jest napad. Don't hurt me. Don't hurt me. O, idealnie. Policja. Copy that. Wysiadajcie. No, dawaj. Jest, woo. Zwiewamy i kolejna misja udana, przepięknie. Teraz jedziemy tutaj. O, no popatrzcie się. Czyż to nie jest przeznaczenie? Prosto i policji uciekliśmy. Idziemy dalej. Udało się tym razem bez strzelania do nikogo. Idziemy dalej. Kogo my tutaj mamy? Co za sklep? Ale on wygląda podejrzanie. Oglądasz czy strzelasz? Dobra. Please, sir. I'd take that gun outside if I were you. Stay away. No właśnie. O kurde, dobra, nie udało. Ile ich tam było, widzieliście? Matko boska, proszę, żeby tylko nie od początku samego. Nie wierzę w to po prostu. Czemu w tej grze nie ma opcji zapisz albo... Ja! Dobra, nie, I don't care. What about the cops? Ja pierdziele, się zdenerwowałem w tym momencie. Wszystko na marne poszło przez to, że zginąłem, tak? Idę robić samochody, bo to będzie o wiele... Ile dostałem? 100 za obrabowanie? To jest nic przecież. Nic. A mogę zginąć. A przy obrabowaniu samochodów tak średnio. A lepiej mi chyba to idzie. Okej, no to jedziemy prosto do... Co prawda to jest daleko. Wiecie co? Nie będę was zanudzał tą drogą. Od razu jak się będziemy przy nim, to ja włączę z portem nakrywanie. No okej, jesteśmy moi drodzy już na miejscu bliskiego. Zobaczymy co nam tutaj... On powie, czy da nam jakąś dobrą kasę za to wszystko, czy trzeba będzie... Chyba nie wiem, czy to muszę iść tam oddać, zezłomować, czy do niego? Zaraz zobaczymy. Hey, look who's here. I ain't got nothing for you now, Vito. Try me later. Chyba nie, chyba trzeba będzie... Zobaczmy. Chyba to się złomuje, o ile dobrze rozumiem. Wow, nie chciałem nikogo uderzać, bo tutaj nie mam żadnej opcji. Tutaj może? Nie. Bo tam nie muszę chyba parkować tego auta. Prawda? Zobaczę jeszcze tutaj, żeby być pewnym. Nie. No dobra, no to idziemy tutaj, zobaczymy czy dostanę jakąś kasę za niego. Mike's Beast. To jest złomowisko. Więc... Znaczy złomowisko. Są pozgniatane auta wszystkie tutaj. $451. No! Całkiem nieźle. Na pewno lepiej niż zarabianie tych. Okej, to teraz to jedziemy? Nie mamy wyjścia. Czeka nas naprawdę długi odcinek, jeżeli faktycznie... Jeżeli faktycznie będziemy musieli aż zrobić 27 tysięcy, znaczy na pewno nie jeden odcinek, bo to już nie ma szans. Szczególnie, że już minęło nam dużo czasu na głupkowatym. Ale czyli im większe auto teoretycznie, tym więcej będzie, zobaczę zaraz. Bo to chyba tutaj to już nie chodzi chyba o jakość auta, a nie o jego, nie wiem, silniki czy te sprawy. Tylko po prostu...
421. No. Powie... Aha, i teraz muszę się włóczyć. I szukać aut. O mamo, mamo. Ile... Czekamy, czy tutaj mamy... No, zarób jeszcze... Nic się nie włącza, ani nie wyłącza, więc... Tutaj nie mamy żadnych aut, będziemy musieli wyjść. Zawsze będziemy musieli to wychodzić bez auta, no bo jeżeli go zezłomujemy, to nie mamy jak wrócić. O! Tego zawiniemy, on może być dużo warty. Aha. Aha, no dobra. Czekajcie. No to sprawdzimy, czy on się, mam nadzieję, że on się sprzeda za dużo. Czy zezłomuje się, o tak, tak to już. Boom, bam. Idziemy do prasy. Hej, hej, bruski, mam coś dla ciebie. Siły, nie mam. Dobra. A nie, zmieści się, dawajcie. Może autobus jakiś przywieźć albo coś. Zobaczymy, czy dostaniemy za niego więcej kasy niż za poprzednie samochody. Okej. Praso, działa. Praso, działaj, 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 działaj. Czterysta. O, patrzcie się. To jest dobry motyw. Od razu jak ten, pojawia się tutaj auto. A może, czekajcie. Wykorzystamy pewien... O ile to jest bug, o ile nie. O ile... Wejdę i wyjdę do tego, jak go sprasuję. Jak go sprasuję, to zobaczymy, czy... Czy jak wejdę do jego budynku i wyjdę, czy nie pojawi się nowe auto. Jeżeli tak, to czeka nas po prostu żmudna praca. 430. O! No widzicie. Wiedziałem, że tak będzie, nie, że nie całą kasę. A nie ma auta, dobra. Czyli kasę mamy, bardzo fajnie. To teraz czas na zabranie auta i pojechanie prosto do Joe, który jest u siebie w domu. Okej, okay. Bardzo fajnie. Łącznie zebraliśmy 27 tysięcy. Aha, bo to... Jezu, teraz to zrozumiałem, że ja byłem w błędzie. Myślałem, że te plus 27,5 tysiąca to nie, że ja muszę zebrać całkowicie, łącznie, tylko że po prostu tyle jeszcze muszę dobrać do tych pieniędzy, które mam. I wszystko stało się prostsze w tym momencie. To co, bierzemy ciężarówkę? Bierzemy ciężarówkę. Czemu by nie? Powozimy się troszkę w takim Schubert Truck. A jak? Empire Sir Building. Co prawda jest to dość trochę wolne, ale przynajmniej będzie gniotło przy tym. I nikt wam się nie przestawił. Patrzcie się. Wow. Taran, istny taran. Czy muzyczka leci do tego i jest przepięknie. Jesteśmy teraz w 14 rozdziale, o ile dobrze pamiętam? Chyba tak. O 15. Nie, 14. 13, 14. Jako, chyba 14. Tak, 14. A dobra, faktycznie ta prędkość tej ciężarówki jest bardzo mała. I to trzeba przyznać. No ale nie będziemy teraz się przesiadać, bo jakbyśmy się przesiedli, to więcej czasu by nam to zabrało niż dojechanie tą ciężarówką na miejsce. Szczególnie, że tu już jesteśmy w Little Italy, bardzo blisko do Mucho. Wow. Nie mogę teraz nic walnąć, bo tam policja jest. Nie, no chyba sobie żartujecie. Nie, jak można ciężarówką jechać za szybko, proszę. Dobra. No wysiądź. Nie! Dobra, czekajcie jeszcze chwilę. Uderzyli sobie, teraz wysiadać. No panowie, wysiadajcie. Dobra, no i teraz nie zwiewamy. Misja udana, jedziemy prosto do Joe. Patrz, jaka rockowa muzyka nam się włączyła. Jak mógł być pojazd za szybko jadący ciężarówkę? Drift. Wow, 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 pięknie. Żeby ludzi nie przejechać. Na czołówkę? Nie. No, jazda. Tego auta nie chcę, więc może zniknąć sobie. Nie wstawiam go do garażu absolutnie.
Joe z buta. Ciekawe, czy on, czy jemu udało się zebrać, czy nie. W sumie to jest zebrać 27 tysięcy. A my mamy od Dereka, więc... Więc to trochę nam przybyło wtedy. Joe wasn't home. At first I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat. Two hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark, and I was getting worried. I had to go look for him. Jak chciał go szukać w tak ogromnym mieście? 6 hours later. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Mm-hmm. No to jest teraz nieciekawy. O matko, o, Eddie i Joe. Zaczyna się robić gorąco bardzo, bo założę się, że Joe już, znaczy Eddie już wie o co chodzi. Dobra, ja muszę wziąć taki samochód, nie mogę go naprawiać, bo stracę sobie kasę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc no, musimy sobie taki poradzić. On i tak jest sprawny jeszcze, więc spoko. Jedziemy do Sokoła prosto, żeby dowiedzieć się, czy wiedzą coś na temat naszego przyjaciela. Matko boska, ludzie, zmieszczę się. A dobra, zmieściłem się raz, mówię. Ciężarówka na lodu, czy co to, mleko? Mleczko! O, jakieś newsy, uwaga, słucham. Aha, mówią o strajku, który... No, o tym, że Derek umarł. No proszę, czyli była wiadomość o tym, że coś się wydarzyło. Bardzo dobrze, niech wiedzą wszyscy, że jak Derek zabił naszego ojca, czy to było bardzo szokujące, bo my mu pomagaliśmy, on zbugowany przycisk, znaczy nie zbugowany, tylko ciężko go dostać. Uwaga. Vito, good, you're here. You hear what happened? Well, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Why? So you don't know anything about it? Well, Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry is, well, was stupid. He was dealing dope with the Tongs. He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him he'd forget about it. But the chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. But there's worse. Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. You sure you don't know nothing about it? Not a thing, Eddie, I swear. Yeah? How about Joe? Joe? Joe was with me last couple days. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be pretty. No shit. You better not be shitting me, Vito. No dobra, no, nadal nie wiem, gdzie jest Joe. Let's try Giuseppe next. He keeps his ear to the ground. Bo ja nie mam... W sumie niczego się nie dowiedzieliśmy tak naprawdę. Także... Muszę nawrócić szybciutko. Nikogo nie potrąciłem, serio. Giuseppe, tak? Ten opicy Giuseppe, czy coś takiego. Daleko, a nie, nie jest daleko na szczęście, czyli szybko tam dojedziemy. Wróć. Uwaga. Driftik, pięknie moi drodzy. Naprawdę bardzo fajnie się robi drifty tymi autkami. Może nie powinienem, ale jest silniejszy ode mnie. Dobra Joe, gdzie jesteś? Gdzie jesteś Joe? Joey, jak to Martin mówił? Nie, kto mówi Joe?
to był Joey, znaczy ja mówiłem Joey na początku, ale potem to jest Joe, ale jak jeden z gier, znaczy jedna postać z gier tutaj tak mówię. O, tutaj był? Dobra. Tutaj się broń kupowało, z tego co pamiętam, dobrze? Czy niedobrze? Tak. Hey, Giuseppe, I'm looking for Joe Barbro. Was he here today? Hello, Vito. Yeah, Joe came by today. Great, I've been looking for him the whole day. Did he say where he was heading? Well, no, he didn't. I don't think he knew himself. How come? Well, he was looking for a job, but before we managed to finish our conversation, a few guys came and took him away. What? Who? It was Vinci's people. Oh, kurde. They said Mr. Vinci wanted a word with him. You know where they would have went? No lo so. Maybe to the bar, the Mona Lisa. Shit. Is something wrong? Not sure. Let's just say we're not on the best of terms with Mr. Vinci these days. Yeah, Joe didn't look too happy. I got a bad feeling about this. I better go find out what's going on. I hope it's nothing serious. Buona fortuna, Vito. Vito, è un piacere. No, nie mogę nic kupić. Vederti. Dobra. Trzeba iść po Joe. Najwyżej sobie zabierzemy jakąś broń, która będzie leżała po zabiciu. Na pewno będzie strzelanie. Dobra, jedziemy, gdzie jest ta Mona Lisa. No tutaj zaraz, okej. Mam nadzieję, że Joe będzie cały i zdrowy. Nie mam pojęcia, jak to się skończy, naprawdę. Teraz to już... Ja w tej grze już nie jestem niczego pewny, naprawdę. Niczego. I nie można chyba być niczego pewnym, bo jak nagle Henry ginie, Derek okazuje się być zabójcą naszego ojca. Czekam na nowe niespodzianki. Po prostu masakra. Mona Lisa. No i teraz jeszcze przyszło nam spotkać się z Vinci. Z głową trzeciej rodziny. Teraz już nie, tylko dwóch rodzin, bo Clementy nie żyje. Ciekawe, czy w ogóle to jest tak, że jeżeli ginie jeden Don, to zastępuje go drugi albo coś takiego. Jezus, kobieto! Uważałabyś, jak jedziesz. Ja miałem pierwszeństwo jak nic. Mona Lisa jest przed nami. West Side, California. Jakoś nie za piękna ta Mona Lisa, powiem szczerze. No ale wchodzimy. Freeze and maybe I won't kill you. Hiya, fellas. Look at the balls on this guy. Nice to see you too. Don't move a muscle. Come on, listen to the friendly bartender and stop fucking around, Vito. Now, first of all, I gotta ask you to slowly toss your guns on the floor. No funny business neither. The bartender's got the itchiest trigger finger in town, huh? I'm not armed. Okay, so what are you doing here, Vito? We wasn't expecting you. I'm looking for Joe Barbaro. I heard some of your guys picked him up. Eh, maybe. What are you trying to pull? Me and Joe didn't do nothing to you. Mr. Vinci doesn't seem to think so. He wanted a few things explained to him. So that's what Joe is doing. And since you've stopped by, why don't we go and join them? And what if I don't want to? These guns say you do. But don't worry. It's got a hell of a view. No kurde. Shit. Ah. Oh, hey, fuck. What's up, Joe? The assholes went to take a leak. Great. Well, can you explain to me why the fuck we're here? That old fuck Vinci can't see what's going on right in front of his face. And he thinks I can explain it to him. Idiot. Oh, the happy couple is here already. Welcome, Vito. What's going on? You got no reason to treat us like this. No reason? No reason? First, the business with Leo. And then all hell breaks out in the city. The chinks, they're going nuts. Everybody's fighting like lunatics. And now, those yellow bastards are threatening to kill me. It's out of fucking control. Now, I'm too old for this shit, so you're gonna tell me what the hell's going on here. Come on, I'm all ears. Mr. Vinci, look. I don't know what the hell's going on here. Believe me, me and Joe ain't got nothing to do with it. That ain't what I wanna hear. Yeah, well, that's your problem.
because we don't know shit about any of this. That's too bad. Finally. We don't got much time. We gotta do something. All right. We'll try to break the pipe. Come on, help me out. I can't do it by myself. Okay. One, two, three! One, two, three! Again! One, two, three! Aha, ich już nie ma. Sprytne. Ale oni są tu! Pięknie! Fuck you! You filthy fuck! Come on! Come on! You fuck! Aha, dobra, resztę trzeba załatwić po cichu. Gdzie jest broń? Dobra. Idziemy tam tego sprzątnąć. Po cichu, po cichu. The fuck was that noise? Shit, they're loose! Okej, no to mamy problem, bo to nie tak miało wyglądać. No, biegnij, biegnij. No, dawaj. Pięknie. O. No i jest. Chcę amunicję, mogę? Aha, to jest takie malutkie, tak? No to lecimy po schodach, jak nic. Nie ma tu nas, znikamy. O, fuck! Dobra, super, tego się nie spodziewałem. Mogłem przy... Czemu ja nie patrzyłem, że mogłem patrzeć? A, cholera. Dobra, nie będę się tutaj z nimi bawił, tylko będę po prostu ich zabijał. A, bo co ja jestem? Proszę. Pyk. No gdzie jesteś? Gdzie jesteś, frajer? Co ty? Dobra. Czekaj teraz, że uważaj, bo tam ja już raz tam wpadłem. Fuck. Joe, idioto. Pogrzało cię totalnie. Wolę tego. Fuck this, I'm out of here. That asshole killed him. Okej. Co my tu jeszcze mamy? Nie widzę ich za bardzo. Jeden strzał i po tobie, mistrzu. No, chodźcie tu, chodźcie tu. Okej. Shit. Fuck. Yeah, dobra, prawie go nie zauważyłem. Ale jest, dobra. Chodź tu, wyjdź, wyjdź. O, biedny. Dobra, jest spoko. Idziemy dalej. Amunicja do rewolwera, ja bym bardziej potrzebował do... Czy o, jest idealny. A tu kabrę, okej. You go first. I'll cover you. Fuck. Jak tutaj zginę, to się zdenerwuję. A, aha, czyli będzie strzelanie. No i dużo strzelania. Where the fuck?
fuck you think you're going? Hey, God! Fuck! Jeden. Nie przybiegnie tu żaden drugi? No chodźcie. Ciągle ta nie... Dobra, życie niech się mi trochę odnowi. O, jest tam semi, strasznie lubię ten pistolet. Fuck, tutaj będą. Nie, kurczę, coś długo to, długie to schodzenie. Trzeba ostrożnie, naprawdę. Wybaczcie, że to tak idzie, ale ja nie mam zamiaru zginąć po raz kolejny. Co? Gdzie oni byli? Fuck. Leć w dół, Joe. Vito, come here. There should be the way out. Czemu tu nic nie widać? Kurde, ogień. Nie, kurde, nic nie widzę tutaj. Jak ja mam... Ja... Nie. I znowu od nowa muszę lecieć. Dobra, to przynajmniej wiem, gdzie oni są. O matko, dobra, przynajmniej teraz to szybko załatwiłem. O, tutaj. Aha, no a ja się dziwię, jak to załatwił. O, tam jest dobra strzelba. Fuck, to było, tego nie przewidziałem. Nie, denerwuję się teraz, już się denerwuję. Leż. Ty też. Przeładowanie, niech życie odrośnie tyle, ile może. O matko, to jest ciężka misja. Okej. Jeden. Got you, homie. Do. Drugi. Ale pięknie siadają. Nie, życie odrastaj, proszę, proszę życie. Fuck. Siedzi. Dobra, szybkie przeładowanie. Kurde, nie udaje się go schwycić. Dobra, i teraz już mamy wolny lot. Życie? Proszę, dziękuję. No, gdzie jesteś? I jeszcze tylko trzech. Jak poleciał pięknie, o to chodziło w zupełności. Kurde, nie trafiłem. Robi się niebezpiecznie, bo jeżeli... Dobra, jeszcze jeden. Z
nim będzie ciężko, bo widzę, że lata. No. Pięknie. Dobra, Joe, spieprzamy z tym. O. Tego też lubię. Gdzie teraz, Joe? Fuck, gdzie on poszedł? Tu? Tutaj nie mam chyba. Tutaj w dół, co? Jesteśmy na dole. Super. Za dużo... Yeah. No to teraz będzie jadka, nie wiem. A, życie odrastaj, dziękuję. Jeden. Gdzie oni są? Jakim cudem on przeżył? O-o. No chodź tu, wystaw się, proszę. Dobra. Pięknie. No, chodź tu, wystaw się, no. A, ciężki pojedynek, szczególnie, że... No, chodź. Czasem trzeba zaryzykować trochę. To nie wiem. Jak poleciał pięknie. Jeszcze ich trochę zostało, co? Tylko gdzie oni są? Nie wierzę w to. Dobra, widzimy się w tym dokładnie momencie. Okej, moi drodzy, wracamy do akcji. Ponownie jesteśmy dokładnie w sumie w tym samym miejscu. Zabierzemy sobie, tak pójdziemy. Nie mam zamiaru już znowu skończyć jako filet u tego pana. Okej, u niego już na pewno nie skończymy. Jeszcze został jeden. Nie mam pojęcia, gdzie on... A, tam się ukrył. No chodź. Okej, udało się. Joe, chodź, wysiadamy. O matko boska, ale akcja. Vito, they fucked me up pretty good. I think I need a doctor. Nie ma problemu, stary, zaraz ci go załatwię. Let's get you over to El Greco. Don't worry, I take good care of it. Wypadka. Wsiadaj, Joe. Jedziemy. Nic nie widziałeś. Wcale. Okej, okay. Mamy fajne szybkie auto. Akcja była niesamowita. Listen, Vito. Thanks for coming after me. That always got myself killed. Hey, we're in this together, right? Just like always. Now just sit the fuck back before you get blood all over my pants and I really do stuff. Oh, pick the hell of a time. No, ale ładnie dostał w dołu, naprawdę. Wiedziałem, że coś jest nie tak, więc...
Dobra, no to jedziemy odwieźć Joe'a, a następnie zakończymy odcinek, bo wydaje się, że robi się już naprawdę ciekawie. Przeczytałem, że jest 15 rozdziałów, co świadczy o tym, że gra zbliża się powoli do końca, co mnie niezmiernie smuci, bo gra mi się w to wybitnie. Naprawdę, gra jest sama w sobie świetna i... no, mega, naprawdę mega. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Co prawda, no nie jest najdłuższa, ale ja lubię takiej długości, jeżeli nagrywam oczywiście, bo... sam to lubię sobie dłużej pograć, ale jeżeli nagrywam, to jest takie idealne. Też nie chcę przedłużać, żeby nikogo zamęczać tą serią. Mafia 2 jest... dużo ludzi już to grało, więc to też jest takie, niektórzy oglądają to po raz kolejny, a no nieliczni robią to po raz pierwszy. O, i przebijamy, dobra. I can make it. What do you want me to do with the money? Take it to Bruno. All right. At least that'll be out of the way. Good evening, gentlemen. Oh, what happened to you? Hey, Doc. I got my ass kicked at... I'm coughing up what blood. What is happening today? One of your guys is already here. Who? His name is Antonio Balsamo. Tony Balls? What happened to him? Somebody messed him up pretty good. I don't think he's ever going to walk again. What? This surprises you? All the blood, all the death. This is the lifestyle you choose. One day your luck is bound to run out. The next time, it could be you. And off with the sermon, Doc. You have time to treat Joe? Yes, but you'll have to wait a minute while I fix Antonio up. That's okay, Doc. All right, come in. Make sure you settle things with Bruno, okay? And Vito, thanks. Sure thing. Feel better. Okej, moi drodzy, zaraz, znaczy my pojedziemy spłacić Bruna. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo naprawdę dużo się działo. Wiem, że nie zawsze udawało mi się wszystko za pierwszym razem, no ale Mafia to nie jest też najprostsza gra. Dzięki wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.